Cześć, z tej strony Ghost Tomasz i witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym filmie, tak jak obiecałem, jest to pierwszy film z czterech poradników, które chcę stworzyć o grze Genshin Impact, ponieważ bardzo dużo osób ma problem z jak zacząć w ogóle, jak rozbudowywać po prostu strefę funkcji. Dlatego postanowiłem podzielić te poradniki na cztery krótkie filmy, ponieważ robić jeden długi film zapewne większość z Was nie chciałoby oglądać, a przy tak krótkich, podzielonych tematycznie poradnikach myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także w kwestii wstępu dzisiejszy odcinek będzie poświęcony jak zacząć grze, skupieniu się na ekonomii, pokazaniu Wam jak wygląda handel oraz pokazaniu Wam jak zdobywać titanium kopiąc go z różnych wysp. Także nie przedłużając tego wstępu, przejdźmy do gry. Jak widzicie, tak wygląda zbudowana baza. Mój poziom levelu to jest na tą chwilę 19 poziom sojuszu, to znaczy głównej bazy, czyli pokazuje nam to, który mamy level mniej więcej w grze. Ok, jak zacząć budować? Słuchajcie, ja zacząłem z ekonomią, więc po prostu systematycznie rozbudowuję wszystkie moje budynki, które zdobywają mi surowce, w tym przypadku gospodarstwo rolne, pole naftowe, które daje mi ropę, kopalnie srebra i kopalnie żelaza. Jak widzicie, w każdym budynku mamy detale, które nam pokazują, jak to będzie wyglądało. Czyli jeżeli zaczynacie grę, na początku macie 318 sztuk na godzinę Wam wydobywa, przy maksymalnym zapełnieniu 3600 sztuk żelaza na godzinę. Jak widzicie, moje są wszystkie na 19 levelu. Zbiera mi 10123, 112 tysięcy mogę, czyli przez 10 godzin może mi się to kopać, nie muszę zaglądać w grę, odbierać. Także to chyba każdy wie, jak sobie to rozliczyć. Analogicznie robi się to z gospodarstwem rolnym, również możemy sobie sprawdzić detale z ropą i ze srebrem. Czyli podstawa tego, jak najszybciej zbierać surowce. Następną kwestią, która pomaga przy zbieraniu surowców, są tak zwane badania, laboratorium badawcze. Jak widzicie, również mam maksymalny poziom, który mam możliwy, bo rozwijamy budynki wraz z głównym levelem, czyli jeżeli mamy 19 level, możemy maksymalnie do 19 levelu. Jeżeli mamy 15 level, to maksymalnie do 15 levelu. Więc w badaniach no też również poszedłem w gospodarkę, widzicie 60% mam i tu mamy poszczególne kwestie, na przykład produkcja żywności daje nam 5% szybciej budowania i tak dalej, tu po prostu wystarczy sobie czytać, więc to jest jedna z zakładek, gdzie warto inwestować tutaj swoje punkty oraz kolejna gałąź naszego laboratorium, czyli administracja. Tutaj też są bardzo ciekawe ten, że prędkość budowania nam się budowli, max stamina, czyli to jest, zwiększa nam możliwość częściej wypłynięcia i robienia akcji, bo poprzez kopanie na różnych wyspach czy tam kopalniach można dodatkowo zbierać sobie wyższe surowce. Więc te dwie zakładki myślę, że są podstawową kwestią, jeżeli chcemy iść w surowce i zbieranie danych surowców. Czyli to jest podstawa. Następną ważną kwestią, którą chciałbym omówić, to będzie handel. Handel wygląda tak, że mamy budynek, magazyn handlowy. Jak widzicie, z 18 poziomem odblokowałem się Miliko Facility, czyli możemy zdobyte titanium zamienić na Miliko
odwrotnie i mamy połączenie z portfelem Wemix, ale nie o tym tutaj dzisiaj chcę mówić, opowiem to w osobnym filmie. Więc jak zacząć handlować i zdobywać bardzo duże ilości srebra? Naprawdę poprzez handel można zdobyć bardzo dużo fajnych srebra. Dzisiejszym przykładem było to, że zrobiłem zakupy za 50 tysięcy srebra, a sprzedałem z zyskiem, mając chyba 120 tysięcy, więc 70 tysięcy do przodu, więc naprawdę są tutaj bardzo duże ilości srebra. Jak to najłatwiej zrobić? Ok, czyli wchodzimy w magazyn handlowy, informacje handlowe. I tu pokazuje nam, gdzie trzeba płynąć, w tym przypadku do Rio de Janeiro. Jeżeli kupimy ten szpien wiertarski, płynąc do Hamburga, sprzedamy go z 36% zyskiem. Czyli tak wyruszamy z naszej bazy. W moim przypadku już taki statek mam w Marsylii. I wchodzimy sobie. Teraz chcę zakupić. Nie kupujemy z plusem, bo z plusem to są dane rzeczy, które chcemy sprzedać w tym mieście. Czyli kupujemy z minusem, czyli na przykład uchwyt wiertarski 15 sztuk za 2820 sztuk. I teraz pokazuję Wam się, możesz zarobić na zalecanym szlaku handlowym. Czyli potwierdzamy. Do Portsmouth każe nam płynąć i w ciągu 9 minut sprzedamy to z 19% zyskiem. I tak po prostu powtarzamy to do skutku cały czas statkiem. Kwestia jest tylko taka, że pieniądze musimy mieć na zakup, bo dopiero wszystkie pieniądze, które otrzymamy, są w momencie, jeżeli dany statek wróci do naszej bazy. Czyli nie jest od razu po sprzedaży dodawane nam tutaj do Santa srebra, tylko dodane będzie tam to wszystko do salda, jeżeli wrócimy całkowicie do swojej bazy. To by było na tyle z handlu. Jeszcze jest handel w postaci czarnego rynku. To też jest bardzo ciekawe, bo czasami nazbiera Wam się danego materiału za dużo, a drugiego macie za mało. Tu mamy możliwość zamieniania na przykład i za złoto, i za różne, trzeba sobie ten, jeżeli nie pasuje Wam żadne, możecie sobie tutaj resetować i zmienia Wam się tutaj za 138 zł 3 do przyspieszenia czołgów, więc no po prostu każdy musi sobie tutaj patrzeć, jeżeli mamy czegoś za dużo, to trafi nam się tak, że możemy zamienić. Też kolejna forma zdobywania surowców. No i ostatnia jeszcze ciekawa tutaj budowla, ona powstanie tutaj w późniejszym terminie, czyli agencja wywiadu, za którą dostajemy takie grano, jeżeli walczymy, atakujemy armandę statki, i wraz z budowaniem tego zwiększają nam się levele danych kwestii. I tak jak tutaj zwiększa szybkość budowy o 8%, tutaj dostajemy zasoby o wartości 133 milionów, nie wiem, chyba milionów raczej. Więc to jest kolejny ciekawy budynek, który warto zrobić. Kolejnym ciekawym momentem zdobywania titanu jest znajdowanie tak zwanych wysp z wydobyciem tego titanu. Chciałbym Wam pokazać, że tak jak możecie zobaczyć tutaj w przykładzie, koło miast sojusze zdobywają dane miasto, akurat Portsmouth nie jest zdobyte, ale tak jak tutaj jest taka wielka wyspa, gdzie 25 osób może zbierać titanium. I właśnie takich wysp należy szukać na mapie i zacząć sobie po prostu z nich zbierać profit. Jak to wygląda w tym przypadku? Zobaczcie, ludzie, w ciągu godziny 15 tysięcy. W moim przypadku to jest
titanium zbiorę. 10900 w godzinę 15 minut. Także nawet więc to jest jeszcze kolejna kwestia, jak pozyskiwać titanium oprócz z misji takich dziennych. No i najważniejsze miejsce, gdzie zdobywa się dużo surowców i ten to są tak zwane misje dzienne, codzienne. Jak wiecie, tutaj poprzez zrobienie mnożnika razy 2 otrzymujemy tych punktów razy 2. Jak widzicie, ja mam 1040, jeszcze do końca dnia zostało 5 godzin 43, będzie reset misji. I co warto kupować? Wchodzimy sobie w sklep punktowy. Tak jak widzicie, titanium w pierwszej kolejności, ale bardzo dobrymi skrzynkami są te skrzynki, gdzie za 220 punktów otrzymujemy 4 skrzynki. Co one nam dają? Już Wam pokazuję. 4 skrzynki dają nam 20 razy 10 tysięcy, czyli 240 tysięcy żywności, plus specjalne schematy do ubierania swojego admirała, tak jak widzicie tutaj. Omówię to w kolejnej części poradnika. Co jeszcze jest warto kupować z tych skrzynek? Te po 10 też są bardzo warte do kupienia, ponieważ otrzymujemy tutaj dwie skrzynki. Ze skrzynek otrzymujemy 12 tysięcy żelaza, jedzenia, 2000 oleju i 500 srebra. Czyli warto je też kupować. Które jeszcze ciekawe są skrzynki. Te skrzynki dają nam dają nam materiały do robienia właśnie ubioru swojego admirała. W kolejnym poradniku omówię to bardzo dokładniej. To myślę, że te trzy skrzynki są takie najbardziej ważniejsze plus titanium. I jak Wam zostaje, warto sobie kupować do rozwoju badań czy do rozwoju budynku. Szybciej nam się tutaj ten. Możemy również też za złoto. Z następnymi levelami, jak widzicie, będą wchodzić paczki do ulepszenia samolotów, statków, plus te zielone skrzynki, które teraz możesz kupić na 21 poziomie i titanium na 22 poziomie. Więc to jest jedna z główniejszych celów pozyskiwania surowców. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, bardzo ważnym budynkiem jest magazyn. Jak możecie zauważyć, we wchodząc w detale, pokazuję Wam, jaką macie ochronę, czyli na poziomie 19, tak jak ja mam rozbudowany, 2 miliony mam, nie jest w stanie mi żaden gracz zabrać tych surowców, dlatego moja opinia jest taka, żebyście nie wymieniali więcej niż możecie magazyn pomieścić. Jak widzicie, ja mam bardzo małe ilości teraz przy sobie. Ale jeżeli wejdę, to zobaczcie, jeżeli bym wszystkie pozamieniał, te wszystkie moje w paczkach, to mam 6 milionów jedzenia, 3 miliony żelaza, 700 tysięcy mam ropy i 194 tysięcy srebra. Więc nie wymieniam, jeżeli potrzebuję coś rozbudować, jeżeli po prostu brakuje mi surowców, wtedy jakąś część sobie tam wymieniam, ale staram się utrzymywać mniej niż może mi magazyn pomieścić, bo jak wiecie, po skanowaniu przez inni gracze widzą, ile jest surowców do zrabowania, więc jeżeli widzą, że nie ma surowców, więc odpuszczają atak, więc to jest jedna z takich opcji, na których warto jednak te surowce trzymać w paczkach, tak? Czyli tak jak tutaj ja mam, ja tego po prostu nie otwieram w momencie, kiedy coś zaczynam budować, rozbudowywać, wtedy daną ilość potrzebującą po prostu zamieniam.
ale nie kuszę losu tak, żeby mnie inni gracze nie atakowali. To by było na tyle wstępie tego krótkiego poradnika. Mam nadzieję, że pewne kwestie na temat zdobywania surowców omówiłem. Omówiłem również handel, omówiłem również wyspy, których możemy zdobywać Kitianin. Także widzimy się w następnym poradniku. Trzymajcie się. Do usłyszenia.